Państwa, taką szansę ma oczywiście Timo Glock, ale to, co dla nas jest najważniejsze, to jedno okrążenie do mety wyścigu o Grand Prix Kanady ma Robert Kubica. Jakiś pech Marka Webera, chyba w samej końcówce jakieś kłopoty z samochodem. Już prostą startu mety flaga w biało-czarną szachownicę. Robert Kubica wygrywa swój pierwszy w karierze wyścig Formuły 1. That was a big one. Confirm you're okay, please.